Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się w komentarzach. Robimy to w takiej formie, bo niestety już zadajecie tak dużo pytań, że nie jestem w stanie na bieżąco na nie odpowiadać i stwierdziłem, że taka hurtowa forma może być ciekawa. Chętnie usłyszę Waszą opinię, czy taka forma odpowiedzi Wam bardziej odpowiada niż pisanie. Na pewno dla mnie jest wygodniejsza, bo wolę osobiście mówić niż pisać, zdecydowanie. Więc zabierzemy się do pracy. Michał Kulesa pyta w 8 minucie 13 sekundzie. Ciekawe jest to, co Pan powiedział. Jak konfigurowali mój kocioł, to podczas konfiguracji i wyboru porodówki, rozumiem, że pogodówki, były też pytania o styk 96, do którego podpina się regulator pokojowy. Czy to nie działa? Skoro czujnik pogodowy idzie na kostkę pierwszą, a regulator pokojowy na 96. Ja jeszcze nie mieszkam i mam tylko krzywą, ale docelowo planuję do krzywy podłączyć styk 96 i wyłączyć piec po nagrzaniu pomieszczenia. Więc to zależy od modelu kotła. W nowych modelach, w sensie z serii F, wszystkie kotły, które mają końcówkę F, jest możliwość wykorzystania wtyku 96 jako tak zwana zmiana, przełączanie trybu grzania. Działa to tak samo, jakbyśmy po prostu, znaczy działa dokładnie to tak, jak pan Michał powiedział, czyli w momencie, kiedy ten styk jakby się rozwiera, to kocioł przestaje pracować, a kiedy się zwiera, no to grzeje, ale zgodnie z krzywą grzewczą. Czyli mamy wtedy takie połączenie ogrzewania pogodowego wraz z sterowaniem pokojowym, takim on-off. Natomiast wymaga to oczywiście ustawienia i działa to tylko na jeden obieg grzewczy. W sensie może działać na więcej, natomiast wtedy jest potrzebny moduł rozszerzający. Tutaj nie wiem, jaki to jest kocioł, bo w starszych modelach jest już to nie zawsze możliwe, na pewno nie w setkach, ale tutaj pewnie chodzi o dwusetkę. I tam to już zależy, o który model chodzi. Raczej wymaga to dodatkowych modułów rozszerzających, ponieważ w tych 96 w trybie pogodowym, w starszych Vitodensach, no jest nieaktywny w momencie właśnie pracy pogodowej. Pan Adam Bolejko pyta. Mam zaworek Shella do montażu, zmywarka 3/4 plus 3/8 cala do baterii. Ten kombinowany z 2 w 1. Nagięcie jedna druga jest pod toczenie, a w nim jest pierścień plastikowy. Myśli, żeby dodać dodatkowy teflon lub pakuły? Powiem Ci tak. Ja osobiście raz miałem do czynienia z zaworkami, akurat to były zawory spustowe, które miały właśnie takie podtoczenie i taką wkładkę, bo to jest chyba z teflonu wykonane, nie zagłębiałem się. Natomiast mi się to tak sprawdziło, że musiałem to wszystko we wszystkich tych zaworach wymieniać na pakuły, bo po napełnieniu instalacji z tych akurat tylko z tych miejsc leciała woda, więc ja osobiście za tym nie przepadam, chociaż teoretycznie powinno to działać. Na przykład w Vitodensach nowych serii manometr i zawór odpowietrzający jest właśnie uszczelniany w dokładnie taki sam sposób, ten, który znajduje się pod kotłem. Także pewnie zależy, jak to jest wykonane. Mi akurat tam, gdzie ja to miałem, to się to średnio sprawdziło. Daniel Bambus. A czy jeśli u mnie na zasilanie podłogówki potrzebuje około 25 stopni, to czy mogę ustawić na kotle temperaturę 30 stopni? Czy spalanie będzie wtedy efektywne? Bez niedopalania gazu. Obecnie zmniejszyłem z 40, jakie ustawił serwisem, na 35 i obserwuję. Dodam, że różnica na zasilaniu i powrocie podłogówki to około 2-3 stopnie. Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem. Więc co do samego spalania gazu, to różnica pomiędzy temperaturą w kotle 50 na 30, a 80 na 70, różnica w efektywności spalania jest jakieś 8-10%. Więc jakby kocioł, dla kotła nie ma aż tak dużego wpływu temperatura spalania, a na pewno wszystko, co poniżej 50 stopni, to są różnice marginalne. Jeżeli chodzi o sam kocioł oczywiście. Bo jeżeli chodzi o później straty, które są w trakcie przesyłu, wychodzą w trakcie przesyłu, jak jest wyższa temperatura, to już jest inna kwestia. Natomiast kwestia oszczędności, jest to tak szeroki temat, że przyznam się szczerze, mimo że kilka osób mnie pytało i sugerowało, żeby taki materiał nakręcić, nie czułem się kompetentny, żeby nakręcić taki materiał, który by poruszył wszystkie tematy. I na ten moment powiem tylko tak, że odpowiadając już stricte na to pytanie, możesz jak najbardziej obniżyć temperaturę
niżej. Nie wiem, jaki masz kocioł. Natomiast najważniejsze jest, żeby nie taktował, bo tutaj straty związane ze spalaniem gazu są dużo większe niż po prostu to, jaką temperaturę już finalnie kocioł uzyskuje. Kondensacja jest mniej więcej do 40-50 stopni na powrocie, cała. Później ona się delikatnie zmniejsza, natomiast tak jak mówię, i tak w skrajnym przypadku sprawność może spać do 90% z 99%, kiedy mamy 80 stopni na zasilaniu, ale to jest skrajny przypadek i to jest raczej nie problem u Ciebie, więc bardziej jest ważne to, żeby kocioł długo pracował, dłuższy miał postój, aniżeli to, jaką temperaturę finalnie puszczamy w obieg. Ale to tylko tak z grubsza, więc ja bym na Twoim miejscu testował jak najniższą temperaturę taką, żeby kocioł pracował płynnie. Przechodzimy dalej. Violetta Herbasz. Dlaczego tryb dzienny włącza mi się 3 godziny szybciej? Mam od godziny 9, a po godzinie 6 kaloryfery grzeją jak szalone. Tu dotyczy sterownika pokojowego BSOP. Więc w sterownikach Wismana BSOP i PSOP, bo to jest ten sam model albo przewodowy, albo bezprzewodowy, jest funkcja Optimum Start. Dokładnie producent nie tłumaczy, jak ona działa, natomiast tłumaczy, że sterownik będzie starał się patrzeć na historię, jak grzeje, i będzie z wyprzedzeniem włączał po prostu ogrzewanie, po to, żeby już o tej godzinie, o której my mamy ustawione, że ma grzać, żeby już ta temperatura była osiągnięta. Więc ja przypuszczam, bo tego wiedzieć nie mogę, nie będąc na miejscu, że chodzi o to, że ten tryb standardowo jest włączony i po prostu on już wylicza, że o 6 musi zacząć grzać, żeby o 9 mieć temperaturę taką, jaką sobie życzysz. Tą funkcję można oczywiście wyłączyć. Tutaj jest screen z ekranu sterownika, który odpowiada za włączanie i wyłączanie tej funkcji. Także standardowo jest ona włączona, wtedy trzeba ją ustawić na off i będzie kocioł się włączał zgodnie z tym, co jest ustawione. Sugi 91. U mnie po zamontowaniu zaworu szaleje manometr na belce bezpieczeństwa od przepony. Cóż może być przyczyną? To pytanie dotyczy reduktora ciśnienia. I tutaj sytuacja wygląda tak. Jeżeli zawór bezpieczeństwa jest ustawiony na przykład na 3 bary, a w naczyniu przeponowym mamy powiedzmy ustawione 2,5 ciśnienia w poduszce powietrznej, to w momencie, kiedy jest wszystko zamknięte, zawór bezpieczeństwa ustawia nam 3 bary za sobą ciśnienia, naczynie przeponowe przyjmuje trochę wody i tam też jest 3 bary, ale ono przyjmuje tę wodę. W momencie, kiedy otwieramy kran, zawór redukujący ciśnienie, oczywiście zawsze ma jakiś spadek ciśnienia, czyli jeżeli ustawimy 3, to przy pełnym przepływie to ciśnienie spadnie nam na przykład powiedzmy do tych 2,5. I może być taka sytuacja, że po prostu te naczynie przeponowe raz oddaje to ciśnienie, później zawór dopuszcza więcej, bo czuje, że to naczynie mu pozwala na przyjęcie więcej i w momencie, kiedy otwieramy kran, faktycznie tam może się pojawiać tak zwany rezonans, i po prostu jedno z drugim zaczyna fiksować, tak mówiąc trochę nieprecyzyjnie i niefachowo. Takie coś zaobserwowałem kilka razy u klientów i jakby wtedy warto ustawić ciśnienie na tym naczyniu przeponowym wyższe od tego, co jest na reduktorze, bo ona tak naprawdę ma tylko chronić przed wzrostem ciśnienia w sytuacji, kiedy grzejemy zbiornik i ta woda po prostu, która się nam nagrzewa, rozszerza się i powinna gdzieś trafić. I trafia do zbiornika właśnie przeponowego. Natomiast on co do zasady w normalnych instalacjach nie służy do stabilizacji ciśnienia za reduktorem, bo tam trzeba by to inaczej dobierać. Więc strzelam, że po prostu to jedno z drugim wpada w rezonans i na manometrze mamy po prostu drgawkę. Idziemy dalej. The Goff. Co znaczy niewielki przepływ, jaki jest KVS zaworu? To dotyczy filmiku, jak nie łączyć podłogówki z grzejnikami. Na samym początku trzeba by sobie przypomnieć, czym jest współczynnik KVS. KVS jest to współczynnik podawany dla zaworów, dla filtrów i oznacza on, ile wody przez taki zawór, czy też część armatury może przepłynąć w ciągu godziny przy spadku jednego bara. Powtórzę jeszcze raz, jednego bara. W przypadku, kiedy mamy zawór mieszający termostatyczny, nas nigdy nie interesuje, jaki będzie przepływ wody przy spadku 1 bar, bo
żadna normalna domowa pompa, która obiegowa, nie wytwarza ciśnienia większego niż 0,7 bara. I to w skrajnym przypadku, gdzie wtedy przepływ jest zerowy. To jest taki wykres, który sobie można tutaj zobaczyć. Albo mamy największy przepływ, albo mamy największy poziom podnoszenia. I 7 metrów podnoszenia to jest 0,7 bara. Więc więcej pompa zazwyczaj domowa nie uzyskuje. Natomiast przyjmuje się, że instalacja powinna mieć gdzieś opory, nie wiem, 2-3 metry podnoszenia, nie więcej, wraz właśnie z taką armaturą pomocniczą jak zawór mieszający. Na kanale Afriza wspominano o tym przy doboru zaworów mieszających, że taki spadek ciśnienia na takim zaworze powinien być z przedziału 3 do 15 kilopaskali. 1 bar to jest 100 kilopaskali, więc to musi być od 300 bara do 1500 bara. Taki powinien być spadek ciśnienia na zaworze mieszającym. Może być oczywiście mniejszy niż te 300 bara, bo to nie jest problem. Chodzi o to, żeby tego nie przekraczał, bo później ten zawór mieszający staje się zbyt dużym oporem dla całej instalacji. Więc jak przeliczyć ten współczynnik KVS, który jest podawany dla 1 bara, dla bardziej jakby potrzebnych nam wartości, czyli przy spadku powiedzmy najbardziej jakby największym spadku, czyli 15 kPa. Udało mi się dotrzeć do wzoru, za pomocą którego można wyliczyć współczynnik KVS. Jego przekształciłem sobie, żeby móc wyliczyć przepływ przy konkretnym spadku ciśnienia i współczynniku KVS. I tak, dla zaworu KVS, który ma przepływ 1,6 m sześciennego na godzinę, wychodzi nam, że taki zawór ma jakieś 10 litrów na minutę, ale już przy spadku 15 kPa. To jest chyba 620 litrów na godzinę, ale mnie bardziej interesują litry na minutę, bo można tak z ciemno dla uproszczenia przyjąć, że jedna pętla podłogowa potrzebuje jakieś 1,5 litra na minutę. Więc jak mamy 1,5 litra na minutę, to taki zawór mieszający, który ma KVS 1,6 m sześciennego, finalnie daje nam 10 litrów na minutę. Czyli to nam daje jakieś 6-7 pętli podłogowych z takiego jednego zaworu. I analogicznie dla zaworu, który ma 3,2 KVS, tam mamy 20 litrów maksymalnie na godzinę, na minutę, czyli jakieś 13 pętli mniej więcej nam wychodzi z takiego zaworu. Dużo, mało? No w domu to w zasadzie 13 pętli to nie jest jakaś wielka filozofia, żeby uzyskać. I to jest w sytuacji, kiedy ten zawór jest czyściutki i nie ma dodatkowego spadku ciśnienia wynikającego z zabrudzenia. Także zawory KVS, o KVS 1,6, 3,2 i to by wydawało się, że mają duży przepływ, bo to jest przecież 1,6 m sześciennego na godzinę. Tu uwaga, po prostu to jest przy spadku 1 bara ciśnienia i to jest nieadekwatne. Czemu w ogóle, skoro to jest nieadekwatne dla tych zaworów, czemu się podaje KVS, a nie właśnie przepływ przy spadku 15 kPa? Bo współczynnik KVS jakby jest uniwersalny dla całej armatury i można go sobie po prostu przeliczyć, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Przeliczamy ten KVS na przepływ przy konkretnym spadku ciśnienia dla naszej sytuacji. Lecimy dalej. Bogdan Karpiński. Dziękuję za poprzednią poradę. Proszę bardzo. Serwisant wymienił zawór dopuszczający, kocioł Termet Integra 2+. Drugiego dnia odpowietrzyłem grzejniki. Ciśnienie 1,1. Po 10 dniach wzrosło do 1,6. Odpowietrzyłem grzejniki ponownie. W jednym było nawet sporo powietrza. Ciśnienie 1,1. Sprawdzałem sposób z zakręceniem do półzimnej wody do kotła. Po zamknięciu zaworu i odkręceniu kranu z ciepłą wodą ciśnienie stało, ale z kranu ciepła woda nie płynie. Czy tak ma być? Więc tak. Jeżeli zakręcimy dopływ zimnej wody do kotła, to ani nie dopuścimy wody do kotła, co akurat tutaj miało być chyba po to, żeby sprawdzić, czy nam się samoistnie nie dopuszcza woda. No ale dwa, też nie wyciągniemy z tego kotła ciepłej wody, no bo nie dopływa nam zimna, która później staje się ciepłą. Więc tak, tak ma być. Natomiast to, że ciśnienie się waha w trakcie pracy urządzenia, jest to całkowicie normalne.
kocioł, który jest zalany wodą i ma temperaturę 20 stopni, będzie mieć inne ciśnienie, kiedy ta temperatura wzrośnie, dajmy na to, do 60 stopni. Kiedy włączy się pompa i manometr znajduje się za pompą, to manometr nam dodatkowo jeszcze zmierzy ciśnienie, które wytwarza sama pompa. Więc na manometrze możemy mieć w zasadzie, mimo że woda nam nie ucieknie, możemy mieć ciśnienie początkowe 1,1, a końcowe przy wysokiej temperaturze możemy mieć aż koło 2. Wszystko też zależy od komponentów zainstalowanych, od wielkości naczynia przeponowego, ale to jest normalne, że to ciśnienie się waha. Natomiast co do zasady nie powinno ono zbytnio spadać w trakcie pracy. W sensie, jeżeli napuszczamy na zimny kotle 1,1, to znowu za miesiąc na zimnym kotle powinno być z grubsza 1,1. Jak jest mniej, to znaczy, że gdzieś ucieka. Rafał Kurek. Witam. Mam do Was małe pytanie w związku z tym sterownikiem. Sterownikiem Salusa. Posiadam wersję bezprzewodową. Załóżmy taką sytuację. Na co dzień sterownik ustawiony na program pierwszy z ustawioną żądaną temperaturą X. Wychodząc z domu, chciałbym przywietrzyć mieszkanie. Wiadomo, że temperatura spadnie poniżej żądanej. Czy wystarczy, aby piec się nie załączał? Przełącznik na odbiorniku przestawić z pozycją off. Czy po powrocie i ustawieniu z powrotem na on nie będę musiał ponownie parować nadajnika z odbiornikiem? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i życzę spokojnej końcówki świąt. Więc tak, jak najbardziej jest to chyba najprostsze rozwiązanie w przypadku tego modelu sterownika pokojowego. W momencie, kiedy chcemy wyłączyć ogrzewanie, na odbiorniku ustawiamy off i sygnał nie jest przekazywany dalej do kotła, kocioł nie grzeje, mamy wyłączone ogrzewanie. Nie zmienia to tak naprawdę w ogóle pracy ani jednego, ani drugiego urządzenia, tylko to jest takie wyciągnięcie z gniazdka, tylko że bez wyciągania z gniazdka. I owszem, te komponenty, jak już są raz sparowane, nie powinny się rozdzielić. Także jak najbardziej można tak zrobić. Marcin S. Bardzo dobry materiał. Dzięki. Dziękuję, jednocześnie pozwolę sobie na zadanie pytania. Mam kocioł Witoden 0,50 na dwóch obiegach, grzejniki i podłogówka. Próbuję zaradzić taktowanie kotła poprzez podłączenie sterownika. Czy dobrze myślę, że sterownik będzie załączał i wyłączał kocioł względem zadanej na sterowniku temperatury? To jest, może w ten sposób wydłużyć przerwy w grzaniu, jak i wydłużyć czas samej pracy, tak aby było to bardziej efektywne. Więc generalnie tak, sterownik pokojowy, jeżeli ustawimy na nim trochę większą histerezę, rzędu powiedzmy 1,5 stopnia, jak najbardziej nam wydłuży cykle pracy i postoju. Natomiast problem taktowania jest na tyle szeroki, związany z wieloma elementami, że trudno mi powiedzieć, czy to jest jedyny problem, czemu kocioł taktuje. I tak, patrząc na szybko, jeżeli mamy kocioł Witoden 0,50 na dwóch obiegach, to powinien mieć bardzo szeroką drogę do jazdy i nietaktowania. Ale czemu taktuje? To już jest inny filmik o tym. Natomiast co do samego twojego pytania, jak najbardziej sterownik pokojowy powinien zmniejszyć szanse na taktowanie przez to, że pozwala wychłodzić się nieco instalacji i kocioł wtedy później, zaczynając znowu pracę, mając chłodniejszą instalację, ma więcej roboty do wykonania, więc jest większa szansa, że dłużej popracuje. To byłoby ostatnie pytanie na dzisiejszą sesję Q&A. Do kolejnych pytań, które jeszcze mamy dosyć sporo, przejdziemy w kolejnym odcinku, także zapraszam Cię do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnej części Q&A. A tymczasem ja Ci życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.